W jednym z poprzednich materiałów poruszaliśmy temat rzekomego pozwu, który to Szalony Reporter miał skierować przeciwko Revo. Konkretnie chodziło o to, że według słów Szalonego Reportera, Revo twierdząco powiedział, że ten miał współtworzyć film na temat Buddy. Chodzi dokładniej o materiał, który został opublikowany po aresztowaniu Artura, w którym pojawiło się wiele informacji w dziwnej kolejności, a spora ich część była podana bez kontekstu. Zbyt poważna, by cokolwiek domniemywać. Może tak. Ja w innym wypadku, jeżeli będą się takie rzeczy działy, to będę musiał działać prawnie przez kancelarię, bo muszę bronić dobrego imienia, ale przede wszystkim konsekwencji, jakie takie wasze czy czyjeś słowa mogą pociągnąć. I dlatego tu w przypadku Revo ja zdecydowałem, że taki pozew pójdzie, no bo jeżeli ktoś, gdzie ja nie miałem z tym nic wspólnego, nie było najmniejszej mowy jakiejś puszczeniu na moim kanale, nie brałem udziału w filmu, a on, pewnie robili razem, pewnie miało pójść u niego. Wiele osób zarzucało Szalonemu, że ten pozywa Revo, mimo że na swoich materiałach wielokrotnie używa podobnych sformułowań. Jednak jego działanie pokazuje, jak bardzo chce się odciąć od osoby Artura oraz jakiegokolwiek szantażowania Buddy. Widzowie zastanawiali się, jak do tej sprawy podejdzie sam Revo. I dopiero po kilku dniach z jego strony zostało przedstawione szersze stanowisko odnośnie rzekomego pozwu. Rzekomego, bo jak się dowiadujemy, nic do streamera jeszcze nie dotarło. Tak, bo ludzie czekali na jakiś mój tam, nie wiem, statement, coś. W swojej karierze wielokrotnie miałem różne osoby, które tam mówiły, że mnie pozwą czy coś tam, więc prawda jest taka, że póki nie ma dokumentu jakiegoś, to wiecie, to są słowa w necie. Nie ma też jakiejś konkretnej informacji o co, z jakiego powodu, w jakim trybem i tak dalej. A na ten moment żadnego dokumentu nie dostałem. No nie jest to dla mnie też zaskoczenie, nawet jeżeli Szalony faktycznie to zrobił, ponieważ wiemy, że takie sprawy, no to parę miesięcy pewnie, zanim jakiś pierwszy dokument gdzieś tam by do mnie przyszedł i mógłbym potwierdzić, że faktycznie zostałem pozwany. Więc na razie to jest po prostu gdzieś tam gadanie Szalonego i dlatego ciężko mi się nawet do tego odnosić. Skontaktowałem się też, skonsultowałem ze swoimi prawnikami, przedstawiłem im tam całe informacje, o co chodzi i tak dalej, włącznie z fragmentami, także jeżeli faktycznie jakieś pismo przyjdzie, że Szalony zdecyduje się rzeczywiście mnie pozwać, no to ma do tego pełne prawo. Z istotnych rzeczy dowiadujemy się, że Szalony nie kontaktował się prywatnie z Revo, aby tę sprawę wyjaśnić. Żaden pozew również do Revo nie trafił, tak więc Szalony albo blefował, albo takie pismo dopiero zostanie dostarczone. Były YouTuber już wielokrotnie miał w swojej karierze sytuację, gdzie ktoś groził mu pozwem, a finalnie takiego pisma nie otrzymał. Samo zdanie wypowiedziane przez Revo również nie sprawiło, że ludzie zaczęli inaczej myśleć o Szalonym Reporterze. Najbliższe dni pokażę, czy ta sprawa się rozwinie, czy całkowicie przygaśnie. Dosyć ciekawie rozwinęła się również branża podróbek. W internecie możemy znaleźć wiele stron, które handlują tego typu towarami nielegalnie. Lecz problem ten dotyczy również i branży influencerów oraz sprzedawanych przez nich gadżetów. Ekipa swego czasu była liderem sprzedaży gadżetów, przez co wiele osób korzystających z ich popularności postanowiło sprzedawać podróbki brandowane ich logiem, a jednym ze świetnie sprzedających się produktów miały być śpioszki. Chcieliśmy, nie wiem, śpioszki robić ekipa. To jest w ogóle jeden z najbardziej podrabianych produktów, znaczy my go nie mamy, sprzedawany na Allegro. Tam, o ile dobrze pamiętam, to... Śpiochy ekipa? Tak, to rzeczy dla najmłodszych, dla niemowlaków. Milion złotych przychodu z Allegro, nie? Zanim nasz detektyw zaczął to ściągać i pozywać ludzi po kolei. Milion złotych przychodu ze śpioszków ekipa. Znaczy nie tylko ze śpioszków, ale z całego tego asortymentu dla dzieci. No to jest absurdalna kwota. Ja pamiętam, że wtedy ekipa to nosi, nie robiła tyle przez pół roku, wiesz, w tamtym czasie, nie? Z ekipowego merchu. Co ciekawe, w internecie nadal możemy zobaczyć tego typu produkty, biorąc pod uwagę, że ekipę ogląda głównie młodsza widownia, tego typu produkt faktycznie mógł się dobrze sprzedawać. Sam koszt produkcji był znikomy, logotyp na aktualnych produktach różni się od oryginalnego, lecz stylem nadal przypomina pierwowzór. Pytanie brzmi, czy byli oni w stanie ściągnąć jakąkolwiek kwotę od osób, które sprzedawały ciuchy z ich logotypem, bo w ten sposób potencjalnie stracili nawet kilkaset tysięcy złotych. Nie stratę, a zysk w setkach tysięcy złotych wygenerowała prawdopodobnie seria sabotażysty. W poprzednim materiale szerzej omawialiśmy sukces serii Remigiusza i jej bardzo dobry odbiór, lecz ten został zachwiany przez końcowy film, który YouTuber opublikował na swoim profilu. A jest to materiał, który zbiera wszystkie odcinki, dodając zaledwie kilka krótszych scenek reakcji uczestników programu na informację, kto był sabotażystą. Sabotażystką była Maria Jeleniewska. Za bardzo jej zależało na czarnych balonach, za bardzo gdzieś tam zachachmęciła troszkę na początku. No a drugi sabotażysta, mężczyzna, dalej jest w grze. Oni nie wiedzą, że pośród nich jest sabotażysta. Jest to łatwo, gang. Kurde, wiedziałem. Tak. Widzowie w komentarzach mocno skrytykowali twórcy za połączenie dotychczasowych filmów oraz dodanie zaledwie kilkunastu minut dodatkowych reakcji. Oczywiście dla fana tej serii jest to miły akcent, gdyż ten może całe sobie powtórzyć z nowej perspektywy. Z punktu widzenia biznesowego również, ponieważ twórca może więcej zarobić i zainwestować te środki w kolejny projekt. Ale pod kątem odbioru wielu widzów był to po prostu strzał w kolano. Podobny zabieg zastosował Freeze w serii Mafia, gdzie powstał dodatkowy złączony materiał. Sporym strzałem w kolano
dla wielu streamerów może być niezgłoszenie otrzymanych donatów do urzędu skarbowego. W życiu pewne są tylko dwie rzeczy, śmierć i podatki, a te drugie mają wkrótce w surowszy sposób dotknąć streamerów, którzy nie rozliczają otrzymanych wpłat. Nie jest tajemnicą, że dla wielu twórców otrzymywane donaty na transmisji to jedno z głównych źródeł zarobku, a od każdego zarobku musi zostać odprowadzony należny podatek. Jak podaje dziennik Gazeta Prawna, Fiskus oficjalnie poinformował, że donaty, jakie otrzymuje streamer, powinny zostać poddane podatkowi dochodowemu, bo nie są one darowizną. Jak dowiadujemy się z artykułu, brak opodatkowania tworzył nierówności na rynku, ponieważ niektórzy twórcy podlegali pod podatek dochodowy, jak i VAT, a inni nie rozliczali swoich zarobków. Zdecydowana większość twórców w Polsce nie posiada założonej działalności gospodarczej, a co za tym idzie, nie rozlicza również swoich zysków z działalności w internecie. Fakt wzięcia pod lupę takich rozliczeń może spowodować, że część osób zrezygnuje ze swojej działalności, ponieważ to, ile realnie im zostanie po odjęciu podatków, ich nie zadowoli. Według Natana niezadowolony był również Rafonix przez fakt tego, że Boxdel zapomniał o urodzinach swojego sześniaka i ciężko się temu dziwić. We wpisie dowiadujemy się, że po jakimś czasie Boxdel miał kazać komuś od siebie wysłać 2000 zł, prawdopodobnie w formie zadośćuczynienia oraz prezentu, a pieniądze te zostały zwrócone ponownie do Boxdela. Warto wspomnieć o tym, że Boxdel już ten temat poruszał jakiś czas temu na swojej transmisji, lecz w okrojonej wersji. Strzelajcie, ja wam powiem wszystko. Co z Rafonem? Dalej się trzymacie? Nie trzymamy się z Rafonem już. Ja spierdoliłem wszystko. Jestem chrzestnym Xaverego i nie przyjechałem na jego urodziny, ponieważ była tam moja była, z którą jakby nie chciałem się przeciąć, ale to nie jest jej wina, tylko po prostu z lenistwa też nie chciało mi się tam jechać i ogólnie jestem bardzo chujowym ojcem chrzestnym. Nie chcielibyście mieć takiego ojca chrzestnego jak ja. I to jest smutne, bo też kurwa jest mi wstyd zadzwonić do Rafonixa albo Darki z tym, żeby ich za to przeprosić. Niestety pominął on wątek wysyłania pieniędzy, a i zwrot ze strony Rafonixa dobrze o nim świadczy, ponieważ pokazał, że zależy mu bardziej na pamięci ze strony Michała niż na jego pieniądzach. Boxdel w swojej wypowiedzi podkreślił, że nie zjawił się na urodzinach, ponieważ była tam jego była dziewczyna. Prawdopodobnie były inne możliwości, aby jakkolwiek okazać pamięć, jednak końcowo Michał się na to nie zdecydował. Przynajmniej tak wynika z przedstawionych dowodów, jak i wypowiedzi samego Boxdela. Jednak to nie koniec ataków wymierzonych w stronę Michała. Nathan pod ostatnim postem Cloud MMA zapowiedział, że pokaże wiele brudów na Boxdela, jak skończył się kontrakt z Fame MMA, na co Boxdel mu odpowiedział, żeby ten niczego się nie obawiał i wrzucał magicznego pendrive'a. Zapewnił również, że nikt z Fame MMA nic mu nie zrobi. Co więcej, Marco miał mu wielokrotnie proponować spotkanie, aby mu go pokazać, lecz końcowo miało to być farmazonem. Zobaczymy, czy Nathan końcowo odważy się przedstawić wspomniane dowody, czy skończy się tylko na słowach. Ciekawe dowody możliwe, że staną przedstawione w filmie Czajnika. YouTuber, odkąd wypłynął na szerokie wody mainstreamu, wielokrotnie jest krytykowany za kopiowanie zagranicy. Często można usłyszeć oskarżenia, że jego filmy są kopią filmów z Ameryki i że tylko i wyłącznie na tym zbudował swój sukces. Czajnik wyraźnie w ostatnim czasie zaznacza, że tego typu określenia go denerwują, a sam w podcaście Luz zapowiadał, że chce stworzyć film, w którym się do tego odniesie. Jest takie przeświadczenie, ja uważam, że głównie przez Konopskiego spowodowane i jego, ja dalej będę uważał manipulacji, co też postaram się wykazać. Czy mi się uda, czy nie, to już inna sprawa. Pozostanie to do oceny widzom. Poza tym, że będę skreślony na starcie już, no to i tak załóżmy, że postaram się wypowiedzieć maksymalnie obiektywnie. To, że właśnie wszyscy uważają, że moje filmy są zrżnięte właśnie tak w 90%, nie? Bo tam były pokazane 3 sceny, czy 4. Gościa, który wskakuje, bo jest w niebieskim kolorze do wody, bo w sumie w naturze nie występuje niebieski kolor, to mógłby, nie wiem, na balonach do nieba polecieć ewentualnie. Jednym z głównych atakujących jego działalność jest Konopski. To on często w swoich materiałach zarzuca Czajnikowi kopiowanie i materiał ten ma prawdopodobnie głównie dotyczyć takich właśnie zarzutów. Linia obrony, jaką ma podjąć twórca, ma dotyczyć znaczących różnic w jego materiałach, a tych zagranicznych. Zobaczymy również, czy do takiego filmu odniesie się Konopski. Warsaw postanowiła z kolei odnieść się do popularnego hasła, które możemy śledzić w ostatnim czasie w internecie, a dokładnie chodzi o sharenting. Wielu influencerom zarzuca się monetyzowanie ciąży, jak i wychowanie dziecka. Pewnością pozwala to na szereg benefitów z tego płynących. Już reakcję Majusi w tym filmie, aczkolwiek musicie wyczekać i pewnie pokażę wam reakcję Majusi albo na Instagramie, albo w kolejnym filmie na moim kanale, dlatego że mamy taką zasadę z Karolem i sobie tak już postanowiliśmy po prostu od momentu, kiedy Majusia się urodziła, że w momencie, kiedy robimy jakieś lokowanie, to po prostu nie używamy i nie pokazujemy twarzy Majusi, no żeby po prostu w cudzysłowie nie zarabiać na dziecku, wiecie o co chodzi. I mamy już takie postanowienie,
i chciałabym go łamać, mimo tego, że naprawdę to jest kuszące, żeby wam pokazać, jak Małysia się cieszy z tego domku, ale będziecie mogli to już zobaczyć za niedługo. Verso wyznaczyła jasne zasady. Nie chce ona pokazywać swojego dziecka w filmach sponsorowanych. Jednocześnie poniekąd potępiła zarabianie na dzieciach w sieci. Czy nawet jeżeli Maja nie występuje w takim materiale, to pośrednio ma wpływ na większe zainteresowanie, a większe zainteresowanie danym influencerem również powoduje większe możliwości zarobkowe. Dużym zainteresowaniem cieszy się również Książulo. Przez fakt, że twórca ten wybił się na kontencie jedzeniowym, wiele osób żyje w przekonaniu, że jeżeli ktoś poza nim robi testy kebabów, to go po prostu kopiuje. Na problem ten zwrócił uwagę Taekwan. Format jedzeniowy, czyli ocenianie jedzenia w restauracjach, przede wszystkim ocenianie jedzenia w fast foodach. To jest bardzo popularny content, który nie wiadomo w sumie od kiedy jest na polskim YouTubie, ale jest tak naprawdę od zawsze. Albo to były testy słodyczy z zagranicy, albo to były testy kutabójka. No nieważne, format tego typu zawsze się pojawiał, tak? No i teraz kto położył sobie cały content na tym formacie? Książulo. Czy Książulo ukradł komuś pomysł? No nie, no po prostu jakby, no to jest format dosyć popularny, wszyscy jemy, jest to naturalna kolej rzeczy, jest to normalne. Gościu sobie jeździ po restauracjach, ocenia jedzenie, ludzie chcą to oglądać. Ale pojawia się jeden problem, bo ludzie nie wiedzą, co znaczy kopia albo inspiracja, bo teraz w momencie, w którym nagrasz test kebaba, to ludzie w komentarzach ci piszą, nie wiem czy prześmiewczo, czy full serio, pewnie są to różne osoby, że kradniesz od Książula. I żebyś testami jedzenia, bo tylko Książulo może to robić. Tak jak faktem jest to, że Książulo jest największym tego typu kanałem w Polsce, tak nie on pierwszy realizował taki content. Na pewno miał ku temu dobre podstawy, bo działał wcześniej pod ksywką Kolorowy Vlog, przez to wiele osób go kojarzyło i powróciło do jego twórczości, a końcowo zostało na dłużej. Kliknij w odnośnik na ekranie i obejrzyj kolejny proponowany ci materiał.